Witam wszystkich słuchaczy, mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne, Margaret Davis. Co to jest uświęcenie? Jest to całkowite i bez zaszczerzeń oddanie siebie, duszy i ciała i ducha Bogu, aby sprawiedliwie postępować, miłować łaskę i pokornie chodzić z Bogiem, aby poznać i czynić wolę Bożą bez względu na siebie lub własny interes, aby być przejętym sprawami nieba, czystym, niesamolubnym, świętym oraz bez skazy i plamy. Prawdziwy chrześcijanin jest żywym przedstawicielem prawdy, którą wyznaje. O tych wiernego serca naśladowcach Jezus wyznaje, że nie wstydzi się nazwać ich braćmi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą. I matką. Mateusz 12:50. Wszyscy, którzy przyjęliby Chrystusa przez wiarę, zostaliby połączeni z Nim węzłem mocniejszym niż ludzkie pokrewieństwo. Staliby się jedno z Nim, tak jak On był jedno z Ojcem. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jana 1, 12-13. Dzięki Jezusowi upadli synowie Adama, stali się synami Bożymi, bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich braćmi. Hebrajczyków 2,11. Ci, którzy przyjmą Zbawiciela, stają się synami Boga, są Jego duchowymi dziećmi, nowonarodzonymi, odrodzonymi w sprawiedliwości i świętości prawdy. Albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie, a jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Galacjan 3, 26-29. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Rzymian 9:8. Odpowiadając, rzekł mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: jeśli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Jan 8:39, 44. Zwyczajny potomek Abrahama w prostej linii był bez wartości, bez duchowego połączenia z nim, co powinno się ujawnić w posiadaniu tego samego ducha i czynieniu tych samych dzieł, nie byli oni dziećmi jego. To ich charakter i życie miały zdecydować o ich pozycji przed Bogiem. Samo wyznanie było bez wartości. Jeśli ich życie i charakter nie były w zgodzie z Bożym prawem, nie byli Jego ludem. Stara natura zrodzona z krwi i z woli ciała nie może odziedziczyć Królestwa Bożego. Stare sposoby, odziedziczone skłonności i poprzednie zwyczaje muszą zostać porzucone, gdyż łaska nie jest dziedziczna. Nowonarodzenie polega na posiadaniu nowych motywów, nowych upodobań i nowych skłonności. Zrodzeni przez Ducha Świętego do nowego życia stali się uczestnikami boskiej natury i we wszystkich swoich zwyczajach i praktykach dadzą świadectwo swego związku z Chrystusem. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Hebrajczyków 2, 14-18. Chrystus nie udawał, że przyjął ludzką naturę. On przyjął ją naprawdę. On w rzeczywistości posiadł ludzką naturę.
Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział. On był synem Maryi, według pochodzenia ludzkiego był z pokolenia Dawida. Powiedziano o nim, że jest człowiekiem, a dokładnie człowiekiem Chrystusem Jezusem. 1 Tymoteusz 2,5. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usunowienia dostąpili. Galacjan 4, 4-5. On miał zająć swoje miejsce na czele ludzkości, przyjmując naturę, jednak niegrzeszność człowieka. I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Łukasz 1,35. Urodził się bez skazy grzechu, lecz przyszedł na świat w podobny sposób jak ludzie. Nie tylko jego ciało było podobne, lecz przyjął on ludzką naturę, uczestnicząc w życiu rodu ludzkiego. Stał się podobny do swych braci z tą samą duchową i fizyczną podatnością. On stał się ciałem takim, jakim my jesteśmy. Bywał głodny, spragniony, zmęczony. Pożrzewiał go pokarm, odświeżał go sen. Dzielił los człowieka, ale był nieskazitelnym Synem Bożym. Był Bogiem w ciele. Chrystus, który nie znał najmniejszej skazy grzechu lub skalania, przyjął naszą naturę w jej upadłym stanie. Przyjęcie natury człowieka byłoby dla Syna Bożego nieomal bezgranicznym upogorzeniem, nawet wtedy, gdy Adam pozostawał w swej niewinności w Edenie. Jednak Jezus przyjął człowieczeństwo wówczas, gdy ludzkość była już osłabiona tysiącami lat grzechu. Jak każde dziecko Adama przyjął on efekty działania wielkiego prawa dziedziczności. Jakie to były efekty, ukazuje nam historia jego ziemskich przodków. On przyszedł z taką właśnie dziedzicznością, aby dzielić nasze smutki i pokuszenia i aby dać nam przykład bezgrzesznego życia. Jezus został umieszczony tam, gdzie jego charakter mógł być poddany próbom. Aby zachować czystość, koniecznym było dla niego mieć się stale na baczności. Poddany był wszelkim konfliktom, jakie i my musimy spotkać, aby mógł być dla nas przykładem w swych wysiłkach, przykładem w dzieciństwie, młodości i życiu dorosłym. Szatan był niestrudzony w swych wysiłkach zwyciężania dziecka z Nazaretu. Od najmłodszych lat Jezus był strzeżony przed niebiańskich aniołów, jednak jego życie było jedną długą walką siłami ciemności. Dla cięcia ciemności przyczyną obrazy i zdumienia było to, że na ziemi może być choć jedno życie wolne od skalania złem. Nie pozostawał on żadnego sposobu niewypróbowanym, ale aby usiedlić Jezusa. Żadne dziecko ludzkiego rodu nigdy nie będzie wezwane do życia w świętości wśród tak zaciekłej walki z pokusami, jak było to w przypadku naszego Zbawiciela. Zbawiciel wziął na siebie ułomności człowieczeństwa i żył bezgrzesznym życiem, aby ludzie nie musieli się obawiać, że z powodu słabości natury ludzkiej nie mogą zwyciężyć. Chrystus przyszedł, aby uczynić nas uczestnikami boskiej natury, a jego życie świadczy o tym, że człowieczeństwo połączone z boskością nie ma udziału w grzechu. Mężczyźni i kobiety wymyślają wiele wymówek, aby usprawiedliwić swoją skłonność do grzechu. Grzech jest przedstawiany jako konieczność, zło, którego nie można zwyciężyć. Jednak grzech nie jest koniecznością. Chrystus żył na tym świecie od niemowlęcia do wieku dojrzałego i w tym czasie napotkał i odparł wszelkie pokusy, którymi osaczony jest człowiek. Jest on doskonałym wzorem dzieciństwa, młodości i dorosłości. On przyjął naszą naturę i zwyciężył, abyśmy przyjąwszy jego naturę również mogli zwyciężyć. Będąc w podobieństwie grzesznego ciała, żył bezgrzesznym życiem. Teraz za sprawą swojej boskości chwyta się tronu Bożego, a za sprawą swojego człowieczeństwa dosięga nas. On pragnie, abyśmy przez wiarę w Niego dostąpili chwały Bożego charakteru. Dlatego mamy być tak doskonali, jak Ojciec, który jest w niebie, doskonały jest.
Życie Chrystusa przedstawia męską doskonałość. W ludzkiej naturze był On tym, kim i Ty możesz być. Przyjął nasze słabości. On nie tylko stał się ciałem, lecz był uczyniony na podobieństwo strzecznego ciała. Jezus nie przejawiał żadnych cech, nie korzystał żadnej mocy, których ludzie nie mogliby posiąść przez wiarę w Niego. Jego doskonałe człowieczeństwo jest tym, co wszyscy Jego naśladowcy mogą posiąść, jeśli tylko będą tak poddani Bogu, jak On był poddany. Jezusowi, który dla zbawienia upadłej ludzkości wyrzekł się samego siebie, Duch Święty dany został bez miary. Tak samo dany będzie każdemu naśladowcy Chrystusa pod warunkiem, że całe serce będzie oddane Jego zamieszkaniu. Nasz Pan osobiście wydał polecenie: bądźcie pełni Ducha. Efezjan 5,18. To polecenie jest też jednocześnie obietnicą napełnienia Duchem. Dlatego zginam kolania moje przed Ojcem, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Efezjan 3, 14-19. Gdyż w Nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie i jesteście w Nim napełnieni. Kolosan 2, 9-10. W Chrystusie mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie. Jest właśnie dlatego, choć kuszony był we wszystkim, tak jak my, jesteśmy kuszeni, od pierwszego swego przybycia stał przed światem nieskażony zepsuciem, choć go ono zewsząd otaczało. Czy nie powinniśmy również i my stać się uczestnikami tej zupełności? Czy nie jest tak i jedynie tak, że możemy zwyciężyć tak, jak On zwyciężył? Wiele tracimy, nie rozważając stale charakteru Chrystusa. On przybył na świat i żył bezgrzesznym życiem, aby w Jego mocy Jego lud mógł również wieść życie bez grzeszności. Poprzez wyżywanie przez nich zasad prawdy pragnie On pokazać światu, że Boża łaska ma moc uświęcającą serce. Boska wszechmoc sprawiła, że posiadamy wszystko, co niezbędne do prawdziwego życia i pobożności i że mogliśmy poznać Tego, który nas powołał do uczestnictwa w swojej chwale i mocy. To właśnie przez Niego zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice. Dzięki nim macie się stać uczestnikami natury samego Boga po wydostaniu się ze psucia, które panuje w świecie na skutek ulegania pożądliwości. 2 Piotra 1, 3-4. Będąc uczestnikami boskiej natury, możemy być czystymi, świętymi i nieskalanymi. Nikt z nas nie musi tłumaczyć naszego popędliwego usposobienia, zdeformowanego charakteru, samolubstwa, zawiści, zazdrości albo jakiejkolwiek nieczystości duszy, ciała lub ducha. Bóg nas powołał do uczestnictwa w swojej chwale i mocy, a my mamy być posłuszni temu wezwaniu. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach, rozpuście nieczystości, lubieżności, złej żądze i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z ich powodu nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wyście niegdyś tak postępowali, kiedyście tym żyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zawalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę wychodzącą z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przeoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga na obraz z tego, który go stworzył. Kolosan 3, 1-10. Przedoż o królu, rada moja niech ci się podoba, a grzechy twoje przerwij sprawiedliwością. Daniela 4, 7-27. Widziałem, że Pan dał ci światło i doświadczenie, abyś mógł zobaczyć grzeszność porywczego ducha i kontrolować swoje namiętności. Jeśli tę sprawę zaniedbasz, z pewnością nie uda ci się osiągnąć życia wiecznego. Dziękuję.